O, ciężko jest wybierać. Co powinnam zrobić? Jestem rozdarta między dobrem i złem. Trzymanie nosa w telefonie i niepatrzenie na drogę to brzydki zwyczaj. Hej, smartfonowa zombie, patrz, gdzie idziesz. O, zrobiło mi się ciemno przed oczami. Zaraz, kim tak właściwie jesteście? Diabeł śmieje się, a anioł współczuje. Czy jesteście cosplayerami? Nie, po prostu mocno uderzyłaś się w głowę. Jesteśmy twoją dobrą i złą stroną. O, spóźnię się do szkoły. Zostawcie mnie w tej chwili. Nie uciekniesz od nas. Jesteśmy jak honor i sumienie, karma i los, Bonnie i Clyde. Ach, udało się. Przestańcie za mną łazić. Czemu mnie gonicie? Z kim ona rozmawia? Chyba coś z nią nie tak. Cóż, zrozumie mnie moja kumpela. Co za koszmar. Ta dwójka doprowadza mnie do szału. Z tymi rogami i skrzydłami nie mam jak oddychać. Czekaj, jaka dwójka? Ta dwójka. Anioł i diabeł, nie widzisz ich? Dobrze się czujesz? Tam nikogo nie ma. Tak czy inaczej, skupmy się na nauce. Mam nadzieję, że moje wizje jednak znikną. Chciałabyś? Nigdzie się nie wybieramy. Dopiero co do ciebie przybiegliśmy. Wow, jest tu sporo miejsca na psikusy. Od czego by zacząć? To całkiem niezła klasa. Ma potencjał. Jest taka przytulna. Musi być pełna geniuszy. Nauka tutaj musi być prosta. Okej, wygląda na to, że mamy pineski. Bardzo ostre. Możemy położyć jedną na krześle nauczycielki. Albo kilka. Nie mogę się doczekać jej krzyków. Dzień dobry. Dzisiejsze zajęcia będą bardzo interesujące. Jesteście gotowi? O nie, zaraz usiądzie. Uratuję ją. Uff, udało się. Dlaczego anioły mają tylko jedną parę skrzydeł? Do naprawienia działań diabła potrzeba superprędkości. Co? Znowu zniszczyłeś mój plan. Dobra, aniołku, lepiej patrz, gdzie latasz. Czemu tak ładna dziewczyna jak ty siedzi całkiem sama? Sorki, co? Nie jestem sama. I w sumie jestem zajęta, więc daj mi spokój. Zła odpowiedź. Czemu nie dasz mi swojego numeru? O-o, młody człowieku, chyba do ciebie nie dotarło. Ona nie chce z tobą gadać. Sprawdź mój magiczny proszek. A psik! Dobra robota, diabełku. Należało mu się. Widzisz, jesteśmy idealną drużyną. O niebiosa, co tu się dzieje? Jak możecie tak traktować młodych, pięknych ludzi? Przestańcie się kłócić, uśmiech bardziej wam pasuje. Trochę magicznej posypki i wady faceta zmieniają się w zalety. Uwielbiam patrzeć na szczęśliwe pary. O, to takie słodkie. Serce aniołka aż się topi. Co za wielkie centrum handlowe. Można się w nim zgubić. Musimy iść na piętro. Chodźmy, zakupy same się nie zrobią. Tędy, tutaj. Tą stroną schodów. Hej, coś tu nie gra. Chodź za mną, proszę. Czy chcecie wysłać mnie do podziemi? Haha! Tak, schody jadą w dół. Nie zauważyłaś? Hashtag czarny humor. To wcale nie było śmieszne. Ach, ludzie są tacy nudni ostatnimi czasy. Czy próbowałaś robić zakupy z aniołem? Nie zapomnisz tego. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale łatwo jest zwykłemu śmiertelnikowi stracić swoje dobre intencje, a diabeł zawsze czeka. Co za sprytna dziewczyna, zgubiła swojego nudnego opiekuna. Spójrz, jak świetnie wygląda ta maszyna z hakiem. Zaraz coś wydostaniemy. Tak, trochę w lewo, w prawo, znowu w lewo. No nie, nie chcę się złapać. Jeszcze raz. Hazard uzależnia. Oto nadchodzi aniołek. Jak możesz? Poddałaś się kuszeniu i wydałaś całe pieniądze? Nadal mamy pełną listę zakupów. Owoce, chleb, mleko. Czemu to zrobiłaś? To nie moja wina, ale wstyd. Dobrze, od teraz będę trzymała się listy. Oszczędzanie jest bardzo ważne. Jabłka, mandarynki. Potrzebuję dużo witamin. A kto napełnia wózek fast foodem? Ten nieznośny diabeł.
Coca-Cola, chipsy. Jak możesz jeść te puste kalorie? To dobrze, że moja dobra strona chce być na zdrowej diecie. Przechadzasz się między półkami, czując, że między twoją dobrą a złą stroną rozgrywa się pojedynek. Zdrowe jedzenie jest łatwe do przyrządzenia i bardzo smaczne. Weźmy płatki na śniadanie. Nie, weź te czekoladowe. Weź sok i granole. Musisz zrobić miejsce na normalne jedzenie. Weź to. Tamto wyrzuć. I to, i tamto. Przyszłam tu kupić pyszne, organiczne jedzenie. Teraz mam bałagan w wózku. Kupowanie jedzenia jest trudne. Zdrowe czy smaczne? Oto jest pytanie. Pakuję zakupy. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu. Ruchome schody są wolniejsze od żółwia. Musisz poćwiczyć. Cofnij się, jestem szybsza niż wiatr. Hej, ostrożnie! Co za bałagan? Przepraszam, to moje. To też. Ach, nie jesteś w stanie pozbierać wszystkich produktów. Co masz na myśli? Wyszło mi całkiem nieźle. Po to właśnie są aniołki, by pomagać i czynić dobro. Dziękuję. W każdej osobie znajdzie się nutka empatii. O nie, spójrz na tę nieszczęśliwą duszyczkę. Biedactwo, musi być ci zimno. Jesteś głodny? Oczywiście, że jesteś. Jak to dobrze, że masz świeżą, soczystą kanapkę. Podziel się z towarzyszem. To była dobra decyzja. Tak, masz rację. Nakarmienie głodnego jest dobrym uczynkiem. O, to dla mnie. Jedzenie, dziękuję. Pyszny, ciepły obiad. Nie wierzę w to. Dokładnie tak. A teraz oddawaj. Jeśli byłabym aniołem, nie dostałbyś ani kęsa. O, ale ta kanapka jest pyszna. Dlaczego chcesz się dzielić z obcymi na ulicy? Oj, przestań jęczeć. Masz tam resztki. Co może być lepszego od pysznego obiadu? Tylko łyk pysznego napoju do smaku. Czekaj, nie pij! Pokażę ci sztuczkę. Zakryj puszkę serwetkami. Jedną, jeszcze jedną. Nie oszczędzaj papieru. Bum! I gotowe! I jak? Co jest tą sztuczką? Gdzie moja kola? Oddawaj w tej chwili! Musisz ją sobie sama znaleźć! Hej, oddaj mi ją! Jest moja! Nie, No tak, diabełki i ich kawały. Oto twoja kola. Smacznego! Prawdziwy anioł! Zastanawiam się, czemu ludzie popełniają zbrodnie. To proste. Diabeł podpowiada im, co robić. Psst! Słuchaj tego! Musisz ukraść torebkę tamtej kobiecie. Rozumiesz? Jest taka duża, że pewnie ma w sobie wiele wartościowych przedmiotów. Sprawdźmy to. Nigdy nie nauczyłaś się pilnować swoich rzeczy? Pomocy! Hej, ktoś nas potrzebuje. Złodziej biegnie w naszym kierunku. Podstawmy mu nogę. Teraz jest po nim. Nie wiesz, że to nieładnie zabierać innym ich rzeczy? To nie jest twoje. Oddaj torebkę właścicielce. Jest taka wdzięczna. Fajnie jest poczuć się jak bohater. Ten świętoszek znowu zepsuł mój plan. Ciężko jest być starą. Torby są ciężkie, nogi cię bolą. Zdrowie też już nie to. Ale chociaż są jeszcze inni na tym świecie o dobrych serduszkach. Spójrz, staruszka potrzebuje pomocy. A wokół nikt nie chce nic zrobić. Nie zamierzamy czekać na zaproszenie, prawda? Zrób to. Pomogę pani. Oj, słoneczko, dziękuję, to takie miłe. Nie jest ciężko odprowadzić staruszkę do domu, a zwłaszcza jeśli nie jest daleko. Proszę bardzo. Dziękuję za pomoc. To dla ciebie. A nie trzeba było, ale miło mi. Ciekawe, czy jest zaczarowane. Jak wygodnie. Ciepły kocyk, gorące kakao, ulubiona książka. A no tak. To marzenie. A twoje sumienie już tu jest. Są na świecie ludzie, którzy mogą tylko pomarzyć o takim życiu. Jak tamten bezdomny. Pomyśl, jak on się czuje. Sam, na zimnie. Podjęłam decyzję. Pospieszę się i wyjdę na zewnątrz. Ale wydostanie bezdomnego z ulicy nie należy do łatwych.
To żart, prawda? Nie rozumiem go. Nie, serio chcę ci pomóc. Wejdź. Musi być w tym jakiś haczyk. Nie ma żadnego haczyka. Chodź, w środku jest ciepło. Tu masz rzeczy do kąpieli. Cała reszta jest w łazience. Wyglądasz świetnie. Teraz ogarniemy twoje włosy. Która ci się podoba? Jest idealnie. Teraz pora go nakarmić. Wcale nie jest ciężko robić dobre uczynki. I czujesz się przy tym świetnie. Ojej, to takie wzruszające. Podobały ci się nasze historie o Aniele i Diable? Po której stronie jesteś? Ciemnej czy jasnej? Daj nam znać w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików o walce dobra ze złem od TrumTrum Select.